Kamil Śliwowski, pracuję w Centralnym Domu Technologii i Fundacji Szkoła z Klasą. Od kilkunastu lat zajmuję się nowymi technologiami w edukacji. Jedną z kluczowych kompetencji przyszłości, która się przewija w większości raportów, czy w raporcie Światowego Forum Ekonomicznego, czy Future of Work Institute, są takie dwa raporty, które zrobiły największe zamieszanie na rynku w ciągu ostatnich kilku lat, przewidując kompetencje przyszłości, jest coś, co można byłoby po polsku wyrazić jako zorientowanie na usługi i zorientowanie właśnie na najlepszy sposób dostarczania ludziom pewnych odpowiedzi na ich potrzeby i w ogóle myślenie o tym, że też usługi są tym czymś, co jest trudniej zautomatyzować niż produkty i niż sprawne dostarczanie produktu. Jak sobie o tym trochę więcej pomyślimy, to tak mi się na przykład czasem wydaje, że taka klasyczna biblioteka jednak jest miejscem, jest zestawem ludzi, którzy pracują wokół produktu. Ten produkt oczywiście wymaga rozmowy, czyli polecenia książki, ale nadal jest to po prostu produkt. Ja przychodzę i dostaję coś, dostaję jakiś produkt wiedzy w postaci skodyfikowanej książki, filmu, gry, cokolwiek chcę wypożyczyć. Natomiast ta część usługowa biblioteki, która dotyczy uczenia, przekazywania kompetencji, radzenia, wszelkiego pośrednictwa na temat wiedzy i umiejętności, to jest coś, w czym bibliotekarza zautomatyzować znacznie trudniej. I takiego bibliotekarza przyszłości, takiej biblioteki przyszłości, która jest właśnie pośrednikiem w drodze do wiedzy i myśli bardziej o tym swoim nastawieniu usługowym, a nie produktowym, nie ile wypożyczę, ile osób przyjdzie, ale raczej jak duży mogę mieć wpływ na kogoś, żeby zmienić kogoś życie. I to faktycznie brzmi trochę jak takie łączenie elementów z doradztwa zawodowego, z instytucji kultury, z różnych bardzo dziedzin, czego ja się akurat nie boję, że biblioteka jest coraz bardziej efemeryczna i łączy w sobie te różne aspekty, ale w momencie, kiedy stawia na usługę, na usługi związane z wiedzą, na przykład na usługi pośredniczenia w tym, gdzie, jak najlepiej się czegoś nauczyć, zdobyć wiedzę, zdobyć kompetencje, zrealizować jakieś swoje potrzeby z szeroko pojętej kultury, a nie próbuje je dostarczać, czyli nie próbuje być po prostu instytucją kultury, albo po prostu miejscem, gdzie są książki, filmy, wideo, cokolwiek, co akurat będzie tym zasobem, które chcemy wypożyczać, to jest szansa na to, żeby nie tylko się ocalić, ale również, żeby stworzyć nową instytucję kultury, która, okej, może będzie trudna, może będzie trudna do zrozumienia, może będzie efemeryczna, ale taka też jest rzeczywistość coraz bardziej dzisiaj. Jest bardzo zmienna i bardzo płynna i chyba na to biblioteka potrafi zareagować i myślę, że ci najciekawsi dzisiaj bibliotekarze, bibliotekarki już tak działają. Nie myślą o sobie jako te osoby, które są związane z tą częścią biblio, czyli książkową, a raczej z tą częścią wiedzową, taką usługową. Takim ciekawym podejściem do bardzo wielu kompetencji przyszłości, o których możemy usłyszeć w raporcie, jest próba ich grupowania w większe kategorie. W takim niedawnym raporcie opublikowanym w Polsce na temat tego, czy uniwersytety przygotowują na przyszłość studentów, pojawia się podział na kompetencje społeczne, techniczne i poznawcze. I pod tymi trzema hasłami możemy sobie wylistować najciekawsze, najważniejsze też dla nas w Polsce kompetencje, na które na przykład powinny reagować lepiej szkoły, uczelnie, ale też biblioteki. Jedną z takich kompetencji, która wydaje mi się, że jest cały czas mocno zaniedbana, która też pojawia się jako kompetencja w przyszłości w Polsce, jest na przykład przedsiębiorczość. To jest sama zachęta ludzi do tego, żeby starali się bardziej przedsiębiorczo myśleć o swoich możliwościach zawodowych, żeby szukali nowych pomysłów na siebie, tego, czego się mogą nauczyć i co mogą zaoferować na rynku. Brzmi to z jednej strony jako coś, czym się powinny zajmować być może urzędy pracy, ale z perspektywy tego, że szukamy pomysłu na przedsiębiorczość ludzi, którzy bardzo często już mają pracę, to jest też przedsiębiorczość w postaci, czy ja mogę się przekwalifikować, czy mogę nauczyć się czegoś, co mi da więcej szczęścia, pieniędzy, albo lepiej spełni moje zainteresowania, moje hobby. I tutaj nagle wchodzi w grę też biblioteka, jako to miejsce, które no jednak pozwala się, jeżeli mogę powiedzieć brutalnie po angielsku, upgrade'ować, nauczyć czegoś nowego w dowolnym momencie w swoim życiu. I myślę, że to jest właśnie takie miejsce, kiedy kompetencje przyszłości, kiedy myślimy o nich nie jako o czymś takim bardzo ogólnym, abstrakcyjnym, coś, co jest tylko ładną nazwą na zmiany w przyszłości, tylko na czymś, czego ludzie potrzebują teraz albo będą potrzebować coraz bardziej za chwilę, to biblioteka może to realizować. Drugą kompetencją przyszłości, na którą bym tak zwrócił bardziej uwagę, która porusza trochę moje serce, jest elastyczność poznawcza. Coś, co brzmi bardzo abstrakcyjnie, a z drugiej strony jest kluczową rzeczą już dzisiaj, którą widzimy w edukacji formalnej, która jest potrzebna dzieciom, młodzieży, a jeszcze bardziej jest potrzebna dorosłym, którzy się jednak bardzo często uczą i zmieniają wolniej. Trudniej się odzwyczaić, oduczyć pewnych przyzwyczajeń, trudniej jest zapomnieć rzeczy, które się już nauczyliśmy. Natomiast elastyczność poznawcza to jest taka kompetencja, którą można powiedzieć jest zupełnie zaprzeczeniem kumulowania wiedzy, tego czym jest w ogóle biblioteka. Ja nie chcę
kumulować więcej wiedzy, tylko przeczytać więcej, dowiedzieć się więcej. Ja chcę się nauczyć, móc bardzo szybko przechodzić między na przykład różnymi systemami wiedzy, wartości, norm, tego w jaki sposób działa się na przykład i pracuje, kiedy pracuję fizycznie z kimś w jednym miejscu, a za chwilę będę miał spotkanie w VR-ze na przykład z pracownikiem, którego widzę tylko przez awatar. Jak się zachować? Czy to są takie same normy kulturowe jak te w biurze, czy coś innego, coś nowego? I tutaj ta elastyczność poznawcza jest bardzo ciekawą kompetencją, bo też stawia wyzwanie bibliotece uczenia się różnych systemów, ale też uczenia się oduczania. Czyli na przykład, jeżeli nauczę się czegoś, co już nie jest dzisiaj efektywne, mam wiedzę czy kompetencje, które dosłownie zajmuje mi miejsce w głowie i zbędne miejsce na półkach z książkami, to w jaki sposób mogę podważyć tą wiedzę, nauczyć się czegoś nowego, po to, żeby móc bardziej elastycznie reagować na zmiany. I to myślę, że jeżeli ktoś uczy się języka programowania i co roku słyszy, że nowy język programowania jest w tym roku najbardziej istotny, najbardziej modny, to tego się powinniśmy uczyć, to już widzimy pierwszy tutaj problem. Nie możemy się uczyć cały czas permanentnie w takim tempie i uważać, że wszystko jest najważniejsze. Musimy się też przygotować na takie uczenie, które jest może nie bardziej płytkie, ale też nastawione na to, że moje kompetencje się szybko zdewaluują, przestają mieć znaczenie. Książki, które czytałem, będę musiał nadrobić nowe. I to kumulowanie wiedzy nie jest istotne tylko dla kumulacji i łączenia wszystkiego. Ważniejsze jest jakby faktycznie sama elastyczność i łączenie różnych wątków ze sobą, a niekoniecznie pamiętanie, znanie i posiadanie całej wiedzy ze świata.